Kapitalna Warszawa to pomysł na promocję rynku kapitałowego i przy okazji Warszawy, a może odwrotnie, w każdym razie na pewno na promocję i rynku kapitałowego, i Warszawy, i związków między rynkiem kapitałowym i Warszawą, bo chcemy, żeby Warszawa była postrzegana jako miejsce kapitału i chcemy, żeby hasło Warszawa jako centrum kapitałowe nabrało trochę innego wymiaru niż dotychczas. Dotychczas był to głównie wymiar biznesowy, a chodzi o zbudowanie pewnego wizerunku. Stąd pomysł na zbudowanie programu, który poprzez lata, bo mam nadzieję, że będzie funkcjonował latami, będzie budował ten wizerunek i będzie otwierał rynek kapitałowy również na obywateli Warszawy, na tych, którzy Warszawę odwiedzają, tych, którzy o Warszawie piszą, mówią. Warszawa naszym zdaniem potrzebuje takiego świeżego spojrzenia, a rynek kapitałowy potrzebuje Warszawy jako tego miejsca głównego, gdzie budujemy faktycznie nie tylko na poziomie biznesowym, ale również na tym poziomie mentalnym centrum kapitałowe, nie tylko w Polsce, ale w Europie Centralnej. Giełda dla Warszawy to jest pierwsza impreza z cyklu Kapitalnej Warszawy, bo cały cykl obejmie zarówno imprezy kulturalne, jak i imprezy sportowe, a przede wszystkim edukację, tylko taką podawaną właśnie w bardzo przyjemny i łatwy do przyswojenia sposób. Natomiast jeżeli chodzi o te wydarzenia kulturalne, to pierwszym z tych wydarzeń będzie koncert, który odbędzie się na dziedzińcu Centrum Bankowo-Finansowego, czyli w sąsiedztwie Giełdy Papierów Wartościowych. To będzie koncert Lecha Janerki, czyli legendy polskiego rocka i francuskiego zespołu Le Tambour du Bronx, zespołu, który pochodzi z Francji. Dlatego z Francji, ponieważ koncert jest organizowany wspólnie z naszym partnerem biznesowym, partnerem strategicznym, czyli Nyse Euronext.